Witam wszystkich serdecznie w to sobotnie słoneczne popołudnie. No i dzisiaj postanowiłem wyjechać sobie troszeczkę polatać, z racji tego, że jest bardzo fajna i cieplutka pogoda. A dzisiejszym tematem vlogu, niekoniecznie może tematem, tylko czymś do zobaczenia, będą nasze okoliczne bezdroża. No może bezdroża to za dużo powiedziane. Będą to polne drogi, którymi na co dzień nie jeździ się samochodem, bo albo szkoda zawieszenia, albo coś. Czasem można rowerem sobie pojechać. Oczywiście kobieta olała to, że jadę. Chciał mi zajechać drogę. Dobra, skręcimy sobie tutaj i odtąd zaczniemy tą podróż po bezdrożach. Mały moto się nadaje na takie drogi. Straż pożarła jedzie. Coś musiało się dziać. Może coś się paliło. Szyby trzeba zamknąć. Ja już tędy parę razy jechałem. Jechałem kiedyś z Renią nad rzekę i nad rzeką zrobiliśmy sobie grilla. Ognia otwartego palić nie można, ale grilla chyba można, nie wiem, przynajmniej. I to jest dosyć długa, fajna droga. To można sobie troszeczkę pogonić. O, widzę, że więcej straży pożarnej, coś więcej się pali. Raz jadąc z rowerem udało mi się trafić na taki pożar. Paliły się błonia przy rzece właśnie i teraz widzę, że też znowu coś się zapaliło i to może mowa właśnie o tym otwartym ogniu nad rzeką. Zobaczymy, czy będzie przejezdne. O, jest przejezdne. Zapaliły się właśnie trawy. Taki dosyć duży obszar tego się zapalił. Zostało wszystko ugaszone. Okej, o, piękny zapach, kurde. Takich bezdroży w okolicy jest trochę, więc jest gdzie pojeździć. Szkoda, że ten motocykl nie, to nie enduro. Można było w bardziej ekstremalne miejsca jeszcze wjeżdżać, ale i tak jest tutaj frajda. Sporo frajdy. No jest jeszcze miejsce takie, gdzie ludzie przyjeżdżali krosami i kładami właśnie tutaj. Takie piachy, górki, które natura chyba sama stworzyła, ale ci, co mają kłady i krosy, potrafią to doskonale wykorzystać oczywiście. Ogólnie jest bardzo fajnie. No i tu już mamy wał, kawałek wałem pojedziemy. Taki samochód jeździ tam w oddali. O, wszystko. Język wystawiony do ziemi.
i chcę go potrącić. Ludzie najpierw upaśli psa, później każą mu biegać, biedakowi. Dobra, no zjedziemy w następną wolną drogę tutaj z tego wału. Zobaczymy, gdzie nią dojedziemy. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Piszcie w komentarzach, czy mieliście lub macie tak samo, że ja na przykład zacząłem tak na rowerze, że to jest na łąkę. Zacząłem tak na rowerze, że zawsze mnie interesowało, dokąd dana droga prowadzi. I tak sobie wsiadałem na rower i jechałem tą drogą. Teraz pomyślałem, że można było tą zabawę gdzieś akurat kontynuować na moto. Wsiąść na moto, jechać i zobaczyć, dokąd dana droga prowadzi. I jak powiedziałem, pierwsza w prawo, jedziemy pierwszą drogą polną w prawo. Zobaczymy, gdzie zajedziemy. No bo asfalty gdzieś tam zawsze prowadzą, jakieś znaki są i tak dalej. Na takich drogach polnych rzadziej takie oznaczenia są. Ludzie sobie na spacer wyszli. Tutaj mamy jakiś mostek, jakiś kanał tutaj sobie płynie. A my jedziemy dalej. Ciekawe, czy mnie dzisiaj jakiś się spogoni. Pewno tymi polnymi drogami blisko zabudowań będę jeździł, bramy pootwierane i psiska będą biegały. No, spotkałem na razie dwa, ale jakoś nieagresywne, a wręcz bardzo przyjazne. Pyski wyglądały, jakby się śmiały. Hopka jakaś, próg spowalniający. Tu jacyś wędkarze sobotni. No i co? No i drogą polną dojechałem do asfaltu. O. Wiem, gdzie dojechałem, bo już tu kiedyś jechałem. Na to wygląda. A mianowicie jest to Dobrów. Dojechałem sobie do Dobrowa. W Dobrowie w ogóle jest... O, to jest ciekawe. Krówka się wypasa koło domu. Jakiś bar wiejski i bardzo fajny, stary kościół. Po niemiecki? Kto wie. Dobrów w ogóle jest taki trochę dziwny. Jadę sobie tędy. Co mi zależy, objechać Dobrów. Droga? Jedziemy na polną? Jedziemy na polną. Pewnie z powrotem do wału dojadę. Tam był jeden kościół, a to widzę przede mną następny kościół. Kościół jak mrówków. A, tutaj też dojadę do wału. W ogóle. Bo też zdarzyło mi się tędy rozjechać. Jakiś kościół. Mały, drewniany. Następny mostek. A, i dojadę do wału. Tylko do innego miejsca tym razem. Tym wałem teraz dojeżdża się, można dojechać do autostrady, czyli konkretnie do wjazdu, ale do przejazdu pod autostradą. Jak super moto. Tak w ogóle plan był dzisiaj zupełnie inny. Właściwie to nie był plan, a zaproszenie od Kowala z Kowal Moto. Kowal, serdecznie Cię pozdrawiam.
Dzięki za zaproszenie, sorki, że nie skorzystałem. Dziś jest zakończenie sezonu w Środzie Wielkopolskiej, gdzie właśnie Kowal pojechał i zapraszał mnie też na to zakończenie. No niestety nie mogłem zajechać. A tu już nie ma sensu nigdzie zjeżdżać na boki. Tu już praktycznie mamy autostradę, więc pojedziemy sobie dróżką przy autostradzie. Zobaczymy, jak daleko. Ok. A tu możemy pogonić trochę. To już bezdroża nie są. To już jest asfalt. No tam co jest? Jeszcze nie jechałem. No tutaj jest chyba koniec drogi. No myślałem, że tu jest brama wjazdowa. A tutaj jest wylany trochę asfaltu, chyba komuś się nie wymierzyło znakiem tego. Tutaj się ziemia zapadła. No to już też sporo jeździłem rowerem. Dobra, gdzie tu jest następna? Chyba tu. Dobra, wolne. Sporo takich opuszczonych budynków przy tej autostradzie stoi. Odpuszczamy i McDonalda mamy. Korgujemy mostek, zakręt. I następna droga. I następny wiadukt nad autostradą. Gdzie jest następna droga? Gdzie serwisówka? Chyba tu. Gdzieś. Się wydaje. Nie, no tam powinna być jakaś. Dobra, pojedziemy tędy. Przez Łękę. Pojedziemy tędy. Tak na serwisówkę trochę daleko. Mógłbym przejechać po drugą, na drugą stronę autostrady. Tam widzę, że jakieś znowu wykopaliska się nowe tworzą. O, jakaś chatka opuszczona. No ja lubię bezdroża. No i co? No, są jakieś drogi tam w las. No, nie wiem, jakieś wozidła. No, jaką dziurę wykopali. Proszę bardzo. Jakaś żwirownia. No ona sobie albo kopną węgiel, albo żwir. Ciągle coś wyrywają tej matce naturze z ziemi. O! Nie wiem, czy to był asfalt, ale wydaje mi się, że tutaj kiedyś jeszcze niedawno nie było asfaltu. A teraz proszę bardzo, jak się wsie rozwijają. Dobra. Tutaj mamy już shooter. Ale ubite. Dosyć mocno. Ktoś tu jechał przede mną i zakurzył. No to mamy bezdroża.
miały być bez droża i są bez droża. Znaczy droża polne utwardzone. Aha. Tutaj widać ładną przestrzeń. Ja muszę dzwonić, bo goście mi tu w gębę kurzy. A tu jest jakaś droga. To jest stara droga. Mam nadzieję, że to nie ścieżka rowerowa. To jest stara droga, która tutaj była wcześniej. No i pięknie. Bez droża. Tak jak miało być. O nie. Niezbyt fajnie. Przyjemnie się tu jedzie. Bo rzuca. Ciekawe, czy mnie gdzieś to zaprowadzi. Ani na pole. A, do asfaltu jakiegoś. Dobra. No to mamy z powrotem asfalt. No to zajebiście. Nie, ale chyba wyjadę na tą drogę. Chociaż... czy jest sens? No, wyjadę. Tęczowy most nad autostradą. Tęczowy, bo jest tęczowy. Jest tak pomalowany. Kolory tęczy. Może tutaj też by się dało. Dani szef. No, spróbujemy. Droga fajna. Już widzę. Dalsza część Dani Szewa. Czy tu zajadę w miejsce, które chciałem zajechać? Nie, bo nie minąłem autostrady mostem tęczowym. Powinienem przejechać nad autostradą. Nie przejechałem. Ale mamy bezdroża za to. I co? Skończy się u kogoś na podwórku? Mam nadzieję, że nie. Coraz lepiej. Coraz lepsze piachy. Ludzie jakim sprzętem jadą. Zjechali mi ładnie, chłopaki. Ja jadę, ale nie wiem dokąd. Jakaś stodoła. A, już chyba wiem, gdzie jestem nawet. No dobra, ale nie tu chciałem. Teraz pytanie. No muszę pojechać z powrotem w takim razie. No tutaj dotrę do żwirowni. Muszę minąć autostradę. Muszę się kawałek wrócić do autostrady. Tak jak jechałem tą serwisówką, tak mijałem lewo, prawo cały czas i
pod Mandy i tak dalej, no nad nie, ale pod autostradą. Tam jest skrzyżowanie, które musimy skręcić w lewo i później wąską taką jasną uliczkę, o, szklana butelka. O, to chyba tutaj nawet. Chociaż pewien nie jestem. Leszcze i co jeszcze? Chyba tak. Tutaj kawałek przez jakieś polne trzeba przejechać. I później wjeżdżamy do serwisówki. Spotyka w lesie dzika. Na drzewo szybko zmyka. Tak gdzieś mieliśmy kawałek takiej drogi piaszczystej. Musieliśmy zsiadać z rowerów i je prowadzić, bo nie szło niestety ujechać. Ja tutaj muszę jakoś motorem przejechać. Mało tego, w tych lasach, jeszcze też tutaj w okolicach, kiedyś z Renium, jadąc rowerem, co wydawało nam się być, kurwa, jaka dziura była, co wydawało nam się być niemożliwe, spotkaliśmy łosia. No jest dopiero bydle wielkie. Niby tutaj w naszych rejonach łosie nie żyją. Lasy jednak są troszeczkę za małe. Ale z tego, co się dowiedziałem, wędrują. No i jeden łoś zawędrował sobie tutaj. Może nie jeden. Jednego widzieliśmy bynajmniej. Widziałem łosia dwa razy. Drugi raz widziałem, znaczy pierwszy raz widziałem łosia, ale w odległości od tego miejsca gdzieś jakieś 20 km. Ciekawe, czy to był ten sam łoś. W tą stronę to chyba jeszcze nie jechałem. Jechałem zawsze w tamtą. To jest opuszczony dom. A my jedziemy dalej. Jeszcze tutaj też kiedy się zatrzymałem z Bobem, nawet nakręciłem krótki film. Ten dom. Staniemy sobie na tej górce. Przeważnie jak tędy jechałem, jak to byłem, to już było ciemno. Ja sobie stanę tutaj. Dobra, odpocznijmy trochę. Jak stąd wygląda autostrada? Jest nisko. Pogoda jest po prostu zajebista na latanko. Nieźle się kamera zafajdała kurzem, jak jeździłem. Ja też zresztą. I motor. Dobra, nasiedziałem się w jednym miejscu, podziwiałem widoków, słońce znowu zachodzi, jutro może wyjadę wcześniej, motor cały okurzony, przydałoby się wskoczyć jeszcze na myjkę i go trochę umyć. No więc co, lecimy na myjkę, chyba. Zobaczymy, dokąd ta serwisówka mnie zaprowadzi. Okej. Szat zamknięty. O, a tu idzie przejechać?
ta kobitka przeszła z rowerem tutaj pod autostradą. Albo się chowała przede mną. Że jej bym nic nie zrobił. Chyba. I Dąbrowice częściowe. Częściowo to Dąbrowice, a częściowo nie. Tak? To jest fajna droga. Dalej już raz nie jechałem, ale... Ale kurde, przejadę się. Myślę, że tego małego latanka objazdówki byłby koniec. Latałem dzisiaj trochę bez ładu i bez składu i bez sensu. Latałem trochę po polnych drogach. Teraz mamy kawałek fajnej drogi. Bez las. Też muszę uważać, co by zwierzak jakiś nie wyleciał. No tutaj tego łosia właśnie spotkałem kiedyś. Któregoś razu. W ogóle to jest takie miejsce, które daje takie złudzenie optyczne, że jest pod górkę, a wtaczamy się pod tą górkę. Nie wiem, czy na motocyklu uda mi się to pokazać. Niebawem to miejsce będzie, zaraz dotrę do niego. Aha, to by było tu już. Tutaj ewidentnie mamy drogę pod górkę. Zatrzymujemy się. Luz. Toczę się. Toczę się pod górkę. Nie wiem, czy to widać na kamerze, czy nie. Ale już po prostu rozpędzam się nawet. Już te 5 na godzinę mam. A teren wizualnie jest pod górkę. Jak spojrzę do tyłu, jest z górki. Takież to właśnie jest tutaj złudzenie optyczne. To jest trasa numer 92 z Poznania do Warszawy, która biegnie sobie właśnie przez koło. Tutaj misiaki lubią stać czasem. Nie będę tracił prawka, jadąc na 125, bo to by była szydera. No to co, kochani, byłoby na tyle z dzisiejszego vloga. Vlog co prawda bez tematu, ale obwiozłem was, mam nadzieję, po jakimś tam w miarę fajnym terenie. Może niektórym z was się spodoba, może niektórym nie. Miało być więcej bezdroży, niestety nie udało się. Zresztą już ciemno się robi. Kamera mało zarejestruje. Być może wyskoczę jeszcze jutro. Coś więcej odwiedzić. Wybiorę może jakiś temat. Wybiorę jakieś miejsce. I tam się przelecę po prostu. Jeżeli bylibyście zainteresowani jakimś miejscem w okolicach koła, byście byli zainteresowani jakimś tematem, który mogę poruszyć na swoim vlogu, to zapraszam oczywiście do komentowania. Komentujcie, udostępniajcie, oglądajcie, cieszcie się. Jeżeli wam się podobało, jak zwykle proszę o kciuk w górę. Jeżeli chcecie wrócić po więcej, nie chcecie przegapić jakiegoś filmu,
zasubskrybujcie kanał. Na pewno będziecie wtedy na bieżąco. A tymczasem żegnam się z Wami i do następnego. Marka.